W tym roku Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazał dla powiatu bolsawieckiego niemal 2 419 000 zł. Te pieniądze przeznaczone będą na zadania powiatu w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami. Radni przyjęli też uchwałę dotyczącą zakresu pomocy obywatelom Ukrainy. Chodzi o uchodźców z tego kraju, którzy przebywają na terenie powiatu. To wsparcie dotyczyć będzie pomocy społecznej, ochrony zdrowia, edukacji publicznej, wspierania rodziny i przeciwdziałania bezrobociu. Starosta bolesławiecki poinformował też radnych o działaniach zarządu powiatu, które objęły m.in. reaktywowanie wydarzenia przedświątecznego organizowanego przez koła gospodyń wiejskich. Tradycyjne stoły wielkanocne, które będzie się dnia 1 kwietnia, postanowiono o sfinansowaniu zakupu nagród dla uczestników konkursu. W związku z pandemią ostatnio to wydarzenie, które tradycyjnie odbywało się w okresie przedświątecznym, nie odbyło się. Teraz postanowiliśmy razem z panią przewodniczącą powiatowego koła kół gospodyń wiejskich przywrócić tą tradycję i tu udało nam się zaangażować również szefów naszych samorządów gminnych. Impreza odbędzie się już w sobotę 1 kwietnia w Bożejowicach, w tamtejszej świetlicy. Inną decyzją podjętą po ostatniej sesji Rady Powiatu przez zarząd było podpisanie nowej umowy z Bolsawieckim Domem Dziecka pod wezwaniem świętego Józefa. Rozwiązaliśmy umowę wiążącą nas z panią siostrą dyrektor, czyli szefową naszego Domu Dziecka w Bolesławcu. Ogłosiliśmy nowy konkurs i nawiązaliśmy w wyniku tego przeprowadzonego konkursu nową umowę na nowych warunkach, czytaj, ze zwiększonymi środkami finansowymi. Ku końcowi zbliżają się też starania powiatu bolesławieckiego, wspieranego przez samorząd miasta Bolesławca, by przekazać szpitalowi świętego Łukasza nieruchomość po byłej komendzie policji przy ulicy Zygmunta Augusta. Zmieniliśmy porozumienie, które zawarte było z panem prezydentem miasta Bolesławiec, którego docelowo w imieniu Skarbu Państwa miałem przekazać ten budynek miastu Bolesławiec, przeznaczenie na realizację zadań z zakresu, jak dobrze pamiętam, opieki społecznej, tak? Czy pomocy społecznej. W związku z tym, że dyrektor szpitala naszego, obecny tu pan dyrektor Kamil Barczyk, złożył do mnie i do pana prezydenta wniosek o tym, żeby ten budynek został przeznaczony na cele naszego szpitala. W jej części chodzi tu o umiejscowienie w nim nowego oddziału rehabilitacyjnego, ale takiej rehabilitacji w szerokim tego pojęcia, pojęciu od neurologicznej przez kardiologiczną, pulmonologiczną, no i rozumiem, że też po różnego rodzaju operacjach, tak, i ortopedycznych, i innego typu chirurgicznych. Nieruchomość ma być finalnie własnością powiatu i oddana w trwały zarząd szpitalowi.